Dzień dobry, YouTube. Kilka powodów, dla których przesiadłem się na uchwyt ścienny Hilti PRA72. Pierwsza sprawa to to, że samozacisk, który tutaj służy do montażu, do profili obwodowych, mogę zamknąć na profilach u De Rigistila. To jest jedyny uchwyt, który mi na to pozwala. Druga sprawa to jest to, że w trakcie rozpoczynania pracy z sufitami trzeba zamocować pierwszy profil UD. Dotychczas musiałem stosować, mieć do dyspozycji albo ścianę, do której mocowałem uchwyt przy użyciu kołków bądź wkrętów, jakiś element. Bądź też ściskiem, łapałem tutaj ściskiem profil UD do drzwi czy tam CD-ka i na nim mocowałem poprzez magnes uchwyt. To już musiałem używać innego uchwytu magnetycznego. Natomiast mając ten, stawiam sobie na środku pomieszczenia tyczkę. Tutaj są ściski śrubowe. Zaczepiam uchwyt na tam właściwej wysokości, jaką potrzebuję, i mogę przystąpić do poziomowania tego pierwszego profila, zamocować profil i bez już żadnych jakby ceregieli zluzować, zdemontować go styczki i od razu przejść i zamocować go na tym już, zainstalować go na zamontowanym pierwszym profilu UD. A druga rzecz, kolejna rzecz to jest to, że przy pracy w budynkach o konstrukcji szkieletowej, gdzie są słupki drewniane, czy też mam wiązary lub inne historie, słupek drewniany, mogę ten laser bez narzędzi dodatkowych od razu zamocować sobie na takim słupku i móc pracować. Ta typowa praca w różnego rodzaju pozycjach przy montażu do profili UD. W końcu duży zakres tutaj takiej podpory, która pozwala na wstępne, przy nierównościach podłoża, na wstępne ustawienie uchwytu w jak najbardziej tam w optymalnej pozycji, tak aby możliwe było samo poziomowanie lasera czy też niwelatora, bądź też w przypadku pracy ze skosami na blokadzie kompensatora mogę dodatkowo sobie jeszcze regulować tą krzywiznę, odchylenie jakby od płaszczyzny wiązki w trybie blokady kompensatora. Jak wiecie, po zablokowaniu lasera, przy włączeniu go w trybie blokady kompensatora, ta wiązka ma płaszczyznę, ale nie jest ona idealnie pozioma i trzeba to narzędzie uchwycić. Równa stopa, daleko, duże odsadzenie od punktu montażowego, od samego uchwytu. Dzięki temu mogę tutaj już w końcu stosować taki osprzęt, który w zasadzie jest dedykowany tylko do pracy ze statywami, a jest przeze mnie bardzo często wykorzystywany właśnie przy pracy z tam różnego rodzaju konstrukcjami o takich różnych dziwnych kształtach. Także to jest to. Duży skok, 20 cm skoku przesunięcia wiązki po zainstalowaniu uchwytu. Także to są rzeczy, które spowodowały to, że przesiadłem się i użytkuję cały czas właśnie ten rodzaj uchwytu. I co? No to by było tyle. Tutaj oczywiście statyw, słupy jakieś drewniane, stalowe, profile UA, mogę go również do profila UA zamocować, bo niekiedy tam różne takie sytuacje są. Znaczy możliwości jest tutaj bez liku.
bez potrzeby stosowania jakichkolwiek dodatkowych elementów. Także to by było tyle, taki szybki rzut okiem na ten uchwyt ścienny. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.